Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i po dwóch latach przerwy widzimy się ponownie w Don't Starve Shipwrecked. I dla tych, którzy zastanawiają się ponownie, czemu Shipwrecked, to już tłumaczę. Otóż, Rain of Giants nigdy nie posiadałem, więc nie mogę w to zagrać. A Hamlet, powiedzmy szczerze, Steam po raz kolejny mi go usunął z konta, więc pewnie to było jakoś już dawno, więc po prostu nie kupowałem od tego czasu. A że miałem ochotę na serwa, na wspominki, to proszę, to jesteśmy. Shipwrecked na pewno ciekawszy niż zwykły, moim zdaniem. I cóż, bez zbędnego gadania, powracamy, zaczynamy grać i tyle. I tak, żeby nie było wszystko domyślnie, jak widzicie, nic po prostu dosłownie nie ruszam, wszystko default czy jakoś tak. Więc no, tak samo, postać wybieramy i zaraz zaczynamy grę. No, ale powiem wam szczerze, jeszcze tak wracając, gramy w to, będzie trochę, zobaczymy, jak długo będzie mi się chciało. A po tym wszystkim prawdopodobnie, powiem wam szczerze, w ostateczności może w końcu zobaczycie po raz kolejny w tego, no jak to się nazywało, Hamleta. I wtedy w końcu się spotkam z tym, ale tak, mniejsza o to. Dzisiaj kim by tu zagrać? No, ostatnio pamiętam, że próbowaliśmy nią dosyć. I no, nie było aż tak źle, ale tym razem chciałbym spróbować coś innego, więc przetestujemy może, jakby to powiedzieć, chciałbym przetestować tą małpę Wilbura. Nie będę ukrywał, chyba nigdy dosłownie jeszcze nim nie grałem, więc tak. I bez zbędnych po prostu opowieści czy coś, zaczynamy rozgrywkę, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że swoją drogą może dosyć dobrze, bo jednak nie chciałbym, żeby wyszło jak zawsze. Czyli fatalnie. Dobra. Oczywiście standardowa formułka będzie taka, że 2, max 3 dni. I tak, papuga tam coś mówi. O! Okej. To ja mam mody już zainstalone. Aha, dobra. Swoją drogą jeszcze jedna rzecz. Chodziliśmy trochę wolniej niż zazwyczaj, a tu nagle przyszedł na 4 i biega dużo szybciej. Okej. Okay. Dobra. Czyli w sumie chyba o tym tam wtedy pisali. Powiem szczerze, nie wiem, czy to jest jakaś przydatna funkcja, bo tylko się zatrzymam i to zaraz już znowu. I swoją drogą też dosyć szybko chyba głodnieje z tego, co widzę. No patrzcie, ma i tu za jako ładna. I w sumie powiem wam całkowicie szczerze, do serwa nie ruszałem naprawdę już przez te ostatnie lata. Jedyne co to trochę w Together pograłem, ale to też tak, powiedzmy, na zasadzie chwilka grania i potem znowu przerwa. Więc no, jeśli będę trochę lamił czy coś, to wybaczcie, ale no, tak jest naturalna kolej rzeczy i dobra. W tym momencie co powinniśmy zrobić, bo już tak szczerze nie pamiętam. Na pewno coś z Stratfon tylko. O nie, wąż. A żeby mieć tratwę, potrzeba maczety. I tak. No jeszcze zrobię sobie tratwę standardową, taką. Bo jednak ją jakoś tak preferuję dużo bardziej niż te skłód. Chociaż żeby nie były te skłód, chyba są łatwiejsze do zrobienia w teorii i w praktyce też. I dobra. W ogóle ciekawe, czy tak swoją drogą, jeśli gramy Wilburem, jest on małpą, czy on będzie żarł w ogóle, jak to się nazywa, cokolwiek mięsnego. Dobra, mniejsza z tym. Słyszę wąsza, znowu. A to nigdy nie zwiastowało niczego dobrego, więc tak. Prawdopodobnie zaraz czeka mi tu śmierć. I dobra, jeszcze tylko dwa takie i będziemy mieli chyba wszystko, co jest potrzebne, żeby móc wstępnie móc właśnie uciec z tej wyspy. Która, powiem szczerze, wygenerowała się dosyć, delikatnie mówiąc, nudna. O, patrzcie, w ogóle maczety ma na ogonie. Cześć wąż, pawąż. Właśnie, jeszcze zanim zaczniemy robić coś bardziej, to warto byłoby się przyjrzeć, wiecie, czy nie ma tu jednak jakichś innych rzeczy. Czy w rzeczywistości ta wyspa jest taka, no, taka nijaka. Niestety chyba jest. Więc tak. Na ten moment muszę szybko tylko zdobyć patyczek. Kamyczki, no, czy też się przydadzą oczywiście.
I tak, siekiera. Ewentualnie mogę zrobić kill off. O ile, rzecz jasna, mam materiały na jedne i drugie, bo jednak bez siekiery to ja umrę w nocy. Natomiast wiecie, bez kill offa mogę mieć problemy potem, żeby zbierać nadmiar kamyków. Gdybym miał... Nie, dobra, mam wystarczająco dużo wszystkiego. Patyka tylko nie ma. Ale powiem szczerze... A nie, są, dobra. O, już myślałem, że wyspa będzie miała jakieś ciekawsze coś, ale dobra, trudno się mówi. Tą drogą, dziwna sprawa, że tak muzyka ucichła nagle. Ale okej. W takim też wypadku siekierka. Pora ściąć trochę drzew. O, i już znowu jest muzyka. I cóż, tę noc przeczekamy tutaj, o nie. No. Raz, dwa, trzy i unik. Raz. Okej, okay, czyli cztery ataki po wąszu. Oczywiście z maczety. Nie wiadomo, jak to będzie z innymi rzeczami. Dobra. To ja już przygotuję swoją tratwę tam na gotowca. Na gotowca też ognisko. Wiecie, żeby nie było sytuacji, w której nagle mi brakuje. I cóż. W sumie można byłoby chyba wypłynąć nawet już dzisiaj. Delikatne ryzyko, owszem, ale. Dobra. Nie ma co czekać, w sumie jak jeszcze jest sporo dnia, to kładziemy tratwę i wypływamy. Dobra. Oczywiście, zabójcza prędkość, jak zwykle. Chyba powinienem też trochę tutaj popływać i pozbierać glonów i innych rzeczy. Jeśli chcę jakoś lepiej przeżyć chociaż. Nie wiem, czy nie warto byłoby je zostawić, wiecie, na jakieś cięższe sytuacje czy coś, w szczególności, że jakieś tam podstawy żywieniowe mamy. Zapewnione. Ale jesteśmy na płaskich, tak, płytkich wodach. Widzicie, na tych płytkich wodach jest pełno glonów, jest trochę miejsca na muszelki. Czyli ogólnie mówiąc, jakieś tam rodzaje małżów czy czegoś innego, są domy homarów. I jest jakaś wyspa. Z dziką świnią, okej. Okay. Szczerze nie wiem, czy to jest coś dobrego, czy nie, ale niech będzie. Ale czapka, do widzenia, nie chcę jej na razie zużywać. Cześć, dzika świnia. Może pożyczę, co tutaj masz. No, nawet w dobrym stanie zbrojka. Zdecydowanie się przyda. Jak już dojdzie do sytuacji, w której zaatakują mnie psy. Czy w sumie co cokolwiek tutaj było, wiecie, odpowiednikiem psów, bo niestety nie pamiętam. Jedne co wiem, to to, że jeśli chodzi o Hamleta, Hamlecie właśnie jako tako były zamiast psów nietoperze. Ale w tym miejscu naprawdę, no, nie powiem wam, bo nie wiem. I okej. Zaraz jest noc, więc nie za dobrze. Ale na szczęście jeszcze nie ma, to można wykorzystać tą chwilę na to, żeby pościnać trochę drzewów. I być może jeszcze dostać cokolwiek lepszego, a jagódki. Zjadłbym w sumie te jagódki, tylko najpierw przydałoby się je usmażyć, a żeby je usmażyć, trzeba ognisko i w ogóle. Ognisko, wiecie, chciałbym w miejscu, w którym będę mógł coś robić przez noc. O, kolejny siniak. Okej, okay. Wysepka trochę większa niż myślałem. Chociaż nie dużo. Okay. I tak za dużo raczej nie zrobimy, więc co? Usmaż. Zjedz. I teraz tak. Zcinamy drzewa. Zaraz oczywiście pewnie kokos mi na głowę spadnie. Okej, dobra, nie spadł. Jest sukces. Płatki kwiatów w sumie też możesz zjeść, bo co różnicy mnie robi. Trawa, okej, patyczek, okej. Swoją drogą, chyba z tych liści, jeśli się nie mylę, można było zrobić jakiś plecaczek taki mniejszy? No można. Powiem szczerze, nawet nie będę czekał długo. Zdecydowanie warto to zrobić. Nie daje oczywiście być jakichś tam wielkich, ale... No. Mam jednego kokosa. Powiem szczerze, wiem, że można go usmażyć, tam ściąć. Maczetą, potem smażyć coś, ale póki co, że widzicie, poza tym, że można, to wolę tego nie robić, bo jeszcze
Jeśli by była okazja, chciałbym posadzić tego kokosa później, wiecie, tam gdzie będziemy mieszkać, żeby mieć więcej palm. Bo jednak liście palmowe pamiętam, że były dosyć przydatną kwestią. A same w sobie kokosy też nie są wcale takie złe. Więc dobra. Jesteśmy już wolni, dzień się zaczął. W sumie coś jeszcze. A w sumie ugotuję ze dwa takie. W sumie dalej powiem szczerze, nie wiem do końca co to jest, ale... Co by to było, nie było, wiem, że to jest jadalne, więc to... Krowy zabierają senti. Ale dają 12 głodu. Usmażone dają tyle samo głodu, ale na przynajmniej życie przywracają. Naprawdę, nie chcę wnioskować co to jest, chociaż... Obstawiam, że to są jakieś, nie wiem, no, coś na zasadzie jakichś skorupiaków małże podobnych. I dobra. O, proszę. Jakie ciekawe. Dwie wysepki bardzo blisko siebie. Nawet szczerze nie będę teraz jakoś tak... Może dokładnie zbierał, eksplorował, ale na szybko przydałoby się zobaczyć, co my tu mamy. Dobra, wydaje się być dosyć dużo. Co już jest, delikatnie mówiąc, sporym plusem. Ma sekcję dżunglową, co w sumie nie wiem jak to nazwać. Ale niech będzie, że dżunglowa, tak. Dobra. Oczywiście co dżungla, to też wąsze. Nie ma na szczęście innych małp, więc no. Nie jest wcale tak źle, póki co. Co zrobił mi? Ej, jak on szybko głodnieje. Nie, no serio mówię, głodnieje aż za szybko. Chyba porównywali nawet do Wolfganga. Dobra, zjedz te dwa. Wezmę jeszcze jedno, tak na świeżość, na wszelki wypadek. I tak, krabik. Czy tam jakieś pszczoły. Tym drogą, można było tak zrobić? Tak, można tak po prostu. Nie będę ukrywał, to zawsze było dla mnie takie... Powiedzmy dziwne, delikatnie mówiąc, że nigdy nie byłem w stanie zapamiętać, czy młotek można zrobić tak po prostu, czy nie. I dobra. Teraz jest jeszcze normalna skałka, to kill off i ją rozbijamy. Licząc na to, że dostanę z powrotem trochę tego i kamyk, okej. Okay. Na młotek brakuje mi jednej trawy. Nawet zrobił młotek i zaczął rozbijać, ale... Póki co, powiedzmy sobie szczerze, no... Znam ważniejsze sprawy. Niż ogólnie mówiąc, jak to się nazywa, no, tworzenie młotka. Okej, okay. No to tak, za nami kolejna rzecz. Można teraz spokojnie odpływać, powiedzając dalej. Pozwólcie też trochę dalej mapkę. I w sumie dalej wszędzie pełno wodorostów. Czy jak chyba w sumie nazywam wcześniej, wodnych chwast. Tak, wodne chwasty. Mogę wziąć w sumie kilka kawałków. Oczywiście nigdy nie wiadomo, co się przyda, więc tak. A to ciekawe, mogę zrobić kolejną łódź. To z tego, że jej nie potrzebuję i prędzej bym się zatrzymał, wiecie, tworząc kolejną tego typu niż tamtą. Właściwie nie mylę, tamta jest chyba trochę nawet wolniejsza, ale no. To są tylko moje takie spekulacje. I moje dziwne, powiedzmy, widzimisię w sumie. Nie wiem, czy to jest gdziekolwiek powiedziane, da się to sprawdzić. Ale dobra, mniejsza, bo już naprawdę zaczynam się rozgadywać na jakieś głupoty. Skupić się na czymś ważniejszym. Okej, okay, kolejna wyspka. Tak, wyspka. Wysepka. Czemu ja nie potrafię po polskiemu mówić, to już nie wiem. Ale co, już taki już mój standard. Z tego mamy 49 stopni, nawet nie wiem, co to konkretnie ma oznaczać. Czy to, nie wiem, temperatura, czy co? W sumie... Możliwe, że temperatura. Patrząc na to, że no, w zwykłym sterwie można zamarznąć albo w sumie się usmażyć, to tutaj pewnie też to istnieje. Chociaż no, aż tak się na tym niestety nie znam, jak to widział w Shipwreck, żeby powiedzieć. Poza tym, że wiem, że jest tutaj tak zwana pora wulkaniczna, która może sugerować trochę gorącej pożarów. Ja w sumie to nawet, dobra, mniejsza, nie wiem nawet co chciałem powiedzieć. Ale okej, okay. Nie ma co, wyspa jest, ale pozwólcie, że tak popłynę dalej, bo jak tak popłynęłem ją, widzieliście zresztą sami wzdłuż czeszce. O nie.
Dobra, tam jest głębokie morze, więc raczej sobie to odpuszczę. Oczywiście chciałem już mówić, że właśnie chciałem odpłynąć. Ale no, sam piasek. Tutaj raczej nie będziemy przebijać, więc... Jedyne co to możemy liczyć na to, że znajdziemy... Mamy delfinkę, jeśli się nie mylę. Dziwne, że go nigdzie nie ma, ale no. Powinien właśnie tu gdzieś być. I rafa koralowa. I dobrze, dobrze. Nawet jeśli niewielka, to bardzo dobrze, żeśmy ją odnaleźli. Jeśli spotkamy w takim wypadku żółte wąsze, to już wiem przynajmniej, co zrobić, by przeżyć. I kolejna wyspa. Dużo palm, więc widzę delikatną przewagę nad innymi wyspami, na których do tej pory byłem. Bo dużo palm w jednym miejscu zazwyczaj zwiastuje dobrą wyspę, przynajmniej w moim mniemaniu. I okej. Trochę skałek, trochę różnych... punktów tych takich do rozbicia młotkiem. Bardzo dużo drzew. W ogóle wyspa rozległa, więc cek. Fajnie. Ale wiecie, nadal... To nadal tylko piasek. Jednak osiedlać się na piasku jest... W moim odczuciu ryzykiem. Mówią, że są tutaj właśnie... Zalewy i w ogóle. Z tego co się orientuję, chyba piasek zalewa bardziej niż inne podłoża. Ale no... Mogę się mylić. Więc nie bierzcie mnie po prostu zapewniaka czy coś. No i tak. Poza tym na obecny moment jeszcze mogę powiedzieć, że wyspa wydaje się bardzo pusta. Co jest zdecydowanie minusem. Bo jednak chciałbym, wiecie, mieć tam te liany całe, te całe trzciny, czy co to tam jest. Nie wiem, czy bambusy, cokolwiek by to było, nie było. Oczywiście wiem, że można to przywieźć z innych wysp, ale... Chociaż takie mieć trochę na początek u siebie, to na pewno ułatwiłoby życie. I póki co, jedno co mogę powiedzieć, to to, że duże. Bardzo duże, co może dać się niezłe pole do manewru i popisu. Przebudowy jakiejś ciekawej bazy i w ogóle. Nie. Nie, nie. Szybko, 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 szybko. Dobra, zdążyłem. Na szczęście zdążyłem. I cóż. W tym momencie, w takim wypadku, weź mi ugotuj. Ze dwa takie znowu. Smacznego. Do tego dodatkowy posiłek w postaci dwóch wodnych chwastów i na jakiś czas musi wystarczyć. W sumie wodnych chwasty jako tako nie są super dobrym pokarmem. Jak tak widzę, jako kosa bardziej by się opłaciło, czy tam te nawet nasiona. Właśnie, jak to wygląda z nasionami? Póki co mają 4-7, po usmażeniu mają 4-7-1 życie. Dobra, dobra. Naprawdę nie było tematu jednak. Jednak nasiona też nie są wcale takie dobre. Spodziewam się, że będą trochę lepsze, nie ukrywam. Ale no. Jak widać, po prostu dawno nie grałem i nie pamiętam co, jak, gdzie, kiedy. I cóż, w sumie. Mamy trzeci dzień. I powiem wam szczerze, z chęcią dalej. Co? Okej. Nie wiem, czy to oznacza, że on raz na kilka dni robi kupę, czy co? Coś zepsułem, ale właśnie. Wracając. Mamy trzeci dzień. Wiem, że odcinek jest krótki, czy coś, ale... Powiedzmy sobie szczerze, chciałbym wypuścić go w takiej formie. Wiecie, żeby zobaczyć, jaka będzie wasza opinia. I tak naprawdę, czy chcecie powrotu do tego Don't Starve, czy jednak nie? Bo nie ukrywam, ostatnio trochę się zagabalopowałem z niektórymi nagrywkami. Wrzucając bardziej to, na co ja mam ochotę, niż to, co jakkolwiek się ogląda, więc pora się trochę zrehabilitować. No i cóż. W tym momencie dosłownie wskakuję na tratwę i w tym takim obrazie, w tym momencie, w takiej postaci, zobaczę tą w dłoni, kończę ten odcinek, więc jeśli wam się podobało, to oczywiście tym razem naprawdę was mocno proszę, zostawcie tego komentarza, czy jakiś znak po sobie, typu łapkę, cokolwiek, bo po prostu muszę koniecznie wiedzieć, czy chcecie to oglądać. No i cóż. Następny odcinek, jeśli... jeszcze przekonacie, będzie prawdopodobnie za kilka dni, a potem jakoś regularniej. Jeszcze zobaczę, a póki co naprawdę już za dużo gadam, to tyle, trzymajcie się, no i hej, hej.